Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochane dzieci i młodzieży, słuchajcie. Będziemy dzisiaj mówić o mszy świętej, o Eucharystii, o tak ważnym miejscu i czasie dla nas. Bardzo chciałbym Posłużyć się tym rekwizytem, barankiem, i chciałbym Wam coś o nim opowiedzieć, ale za chwilę. Słuchajcie uważnie. Aby zrozumieć kształt i formę obecnej mszy świętej, dlaczego kielich z winem, dlaczego chleb kwaszony, musimy cofnąć się do czasów Starego Testamentu, ponad 3000 lat temu, abyśmy zobaczyli, dlaczego obecna msza święta. Wygląda akurat tak, a nie inaczej. A więc, żeby lepiej zrozumieć kształt i obecną formę mszy świętej, musimy wrócić do czasów Starego Testamentu, kiedy Izraelici przeżywali głód w swojej krainie. Wybrali się do Egiptu, gdzie był obecny już ich rodak Józef. Był on darzony przez faraona wielkim zaufaniem. Za czasów Józefa magazyny i spichlerze w Egipcie były pełne, a więc Izraelitom na początku było bardzo dobrze. Jednak po śmierci Józefa, kiedy zmarł także faraon i nastał nowy, Izraelitów zaczęto traktować jak niewolników. Nawet zabijano dzieci, żeby Izraelitów nie było więcej w Egipcie. Bardzo cierpieli, stali się niewolnikami, i w tym momencie przyszedł do nich głos Boga poprzez Mojżesza. Prosił lud izraelski, aby złożyli mu w ofierze baranka. Baranku, przyjdź do mnie. Był to baranek jednoroczny bez skazy, którego Izraelici mieli złożyć w ofierze, a jego krwią mieli pokropić drzwi domów, aby ustrzec Izraelitów, naród żydowski, przed śmiercią. Posłuchajmy, co mówi na ten temat Stary Testament w Księdze Wyjścia i wezmą krew baranka. I pokropią nią od drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Izraelici tej nocy, kiedy mieli wyjść z Egiptu, spożywali chleb niekwaszony. Przypomina on troszeczkę takie ciasto, które nie wyrosło. Dlaczego? Dlatego, że w pośpiechu mieli spożywać mięso baranka i chleb niekwaszony. Z księgi wyjścia. Tej nocy przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła. I odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. Kiedy Izraelici pokropili drzwi swoich domów i spożywali z pośpiechem baranka i chleb niekwaszony, jeszcze tej nocy w Egipcie rozległ się wielki krzyk i płacz, dlatego że wielu Egipcjan pomarło. Musicie wiedzieć, że Mojżesz kilkakrotnie przychodził do faraona i prosił o wyspowodzenie narodu izraelskiego. Chciał wyprowadzić z Egiptu Izraelitów, ale faraon nie pozwalał mu tego zrobić. Dopiero w tym momencie, kiedy rozległ się płacz i krzyk z powodu śmierci wielu pierworodnych w Egipcie, faraon wzywa Mojżesza i Aarona i pozwala im opuścić Egipt. Krew baranka, którą skropiono drzwi domów, była znakiem i obroną dla Izraelitów. Nikt z nich nie zginął. Krew również była pewną figurą, zapowiedzią krwi baranka, krwi Jezusa, którego historię poznajemy poprzez Nowy Testament. Izraelici co roku świętowali wyjście z Egiptu, uwolnienie ich z niewoli egipskiej. Przeżywali tak zwaną paschę, świętowali wiosną każdego roku i spożywali baranka jednorocznego bez skazy i chleb bez zakwasu, który nie zdążył wyrosnąć ze względu na pośpiech, z jakim opuszczano Egipt. Musicie wiedzieć, że pan Jezus ze swoją mamą Maryją i świętym Józefem spożywali również paschę każdego rodku. Świętowali paschę tak jak my, można powiedzieć, świętujemy Boże Narodzenie. Spożywali baranka jednorocznego i niekwaszony chleb. Jezus przez 33 lata swojego życia przeżywał Paschę razem z Maryją i Józefem, taką, jak przeżywali ją Izraelici i naród żydowski. Pan Jezus, jak co roku z Maryją i Józefem przeżywali Paschę, natomiast w Wielki Czwartek w Wieczerniku spotkał się ze swoimi uczniami, aby zrobić to na nowo. Jednak to spotkanie różniło się od paschy przeżywanej przez Izraelitów i przez Jezusa, dlatego że Jezus pod koniec tej wieczerzy, kolacji, ostatniej kolacji, ostatniej wieczerzy, zrobił pewien gest, który był zdziwieniem dla jego uczniów. Jak słyszycie na każdej mszy świętej on podczas ostatniej wieczerzy wziął ten niekwaszony chleb podał swoim uczniom łamał łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za Was będzie wydane. Kochani, podobnie po wieczerzy, wziął kielich i ponownie dzięki składając Bogu, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana, to czyńcie na moją pamiątkę. Ta Pascha przeżywana w Wieczerniku przez Jezusa i dwunastu apostołów była zdziwieniem dla uczniów Jezusa, bo Jezus do Paschy przeżywanej przez Izraelitów, przez Żydów, dodał nowy element ustanawiając w tym momencie mszę świętą pierwszą w historii mszę świętą w wielki czwartek w dzień przed swoją męką Jezus ofiarowuje siebie ojcu jako baranek bez skazy za nasze grzechy dla naszego zbawienia i daje nam swoją krew i swoje ciało pod postaciami chleba i wina. Dziś na Eucharystii używamy także chleba niekwaszonego, który jest zrobiony z mąki i wody. I ten chleb i wino staje się ciałem i krwią baranka. Zobaczcie, kiedy kapłan na Mszy Świętej. Podnosi ten chleb, mówi: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Zobaczcie, On nas wyzwala z niewoli grzechu, tak jak Izraelitów Bóg wyzwolił z niewoli egipskiej. To, co działo się w Starym Testamencie, Pascha. Baranek, krew baranka było zapowiedzią przyszłej mszy świętej, Eucharystii. Kochane dzieci, chciałbym wam zadać pewną pracę domową, którą będziemy punktować i pod koniec miesiąca, po roratach, będziemy przyznawać wam nagrody. A więc dzisiejszego dnia możecie zdobyć Trzy punkty za trzy pytania. Pierwsze pytanie: jak nazywa się pierwsza Msza Święta? Drugie pytanie: gdzie została odprawiona pierwsza Msza Święta? I ostatnie, najtrudniejsze: jaka jest różnica między Paschą a ofiarą eucharystyczną, Amszą Świętą? Wszystkiego dobrego i głębokiego przeżycia tego czasu przygotowania do spotkania z Jezusem, który przychodzi do nas jako małe dziecie, jako baranek boży, który gładzi grzechy świata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.